Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco, netrano wiem. Odeta Moro, rozpoczynamy nasze spotkanie dziś. Chciałabym, abyśmy zostali przez najbliższy kwadrans w temacie Białorusi. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dzień dobry. Dzień dobry. Myśmy już tutaj sobie zdążyły delikatnie wejść w temat, natomiast słowo delikatnie do tego tematu w ogóle nie pasuje. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Mam na myśli oczywiście porwanie, jak to wszyscy już śmiało mówią, cywilnego polskiego samolotu, zawrócenie go i sprowokowanie lądowania na mińskim lotnisku. Proszę powiedzieć, co powinna zrobić Unia? Jakie powinny być konsekwencje? Bo dużo mówi się o różnych sankcjach. Natomiast ta sytuacja, ona na pewno poprowadzi kolejne jakieś wydarzenia, których jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Z jednej strony mamy człowieka, mówię tu o Ramanie Paratasiewiczu, który w tej chwili jest przetrzymywany. Widzieliśmy film z jego udziałem, który też musimy skomentować, a z drugiej strony mamy silną, wielką Unię Europejską, która powinna postawić jakieś mocne warunki. Jakie one powinny być, jeżeli Unia byłaby bardzo zdeterminowana? I czy Unia jest zdeterminowana w tej kwestii? To jest paradoks całej tej sytuacji, że mamy właśnie tę wielką Unię Europejską, która jest ogromem w porównaniu do tyciej słabej ekonomicznie Białorusi. I ten ogrom jest, i trzeba to z przykrością przyznać, w pewnym sensie bezradny wobec tego, co się na Białorusi dzieje, bo ten horrendalny incydent, który miał miejsce ostatnio, to jest tylko jedno z wydarzeń, które obserwujemy praktycznie już od roku. Ogromne represje wobec przecież dziesiątek tysięcy ludzi, pobicia, tortury, straszne filmy. Filmy, one nam się już zatarły w pamięci, ale pamiętamy, co się działo. One są dla nas już chyba niepoliczalne, bo było ich aż tyle. Wiemy po prostu, że to trwa cały czas. Tak, ale te sceny, które się działy po demonstracjach, ludzie, przepraszam za drastyczność, ale to ważne, żeby o tym jednak pamiętać. Tak. Którzy pobici, leżeli jeden na drugim na stosach, przetrzymywani w jakichś niewiarygodnie okrutnych warunkach. Potem torturowani, osadzani w więzieniach, karani wieloletnimi wyrokami karnymi. Oczywiście to wszystko fikcyjnie. To jest dzisiaj realność białoruska. Każdy właściwie może podpaść reżimowi albo po prostu zostać aresztowany, zniknąć, zostać pobity, torturowany, zamknięty w więzieniu. To jest państwo terroru, które owszem, jest dzisiaj izolowane, jest do tej pory, to jest bardzo przykre, ale obłożone w zasadzie symbolicznymi sankcjami, bo to jest 7 podmiotów prawnych i 88 osób. Tak. To jest tyle, co spotkało na dzisiaj Białoruś po tych wszystkich okropnych prześladowaniach. I oczywiście to, co się zdarzyło, to jest już nie tylko prześladowanie wewnętrzne i to jest ta nowość, ale to dotknęło obywateli szeregu krajów europejskich, w tym oczywiście polskiego samolotu, który został bezprawnie porwany, przechwycony, zmuszony do lądowania. Obywatele krajów unijnych i nie tylko, też Amerykanie, narażeni na niebezpieczeństwo, na przebywanie w stresie i złych warunkach na lotnisku białoruskim i w niepewności. Więc to już jest coś większego. I teraz co może zrobić Unia? Gdyby chciała i mogła działać efektywnie, to oczywiście to musiałoby być szerokiej skali ekonomiczne sankcje na najważniejsze eksportowe produkty białoruskie, na tranzyt ropy, na nawozy sztuczne, ale takich sankcji nie będzie. Będą sankcje znowu personalne i dobrze, że takie. Będą jakieś ekonomiczne na wybrane podmioty prawne. I to, co już widać, że jest realnością, to będą najprawdopodobniej zakazy lotów na trwałe białoruskich linii lotniczych do Europy i oby, także europejskich nad Białorusią i do Białorusi. To też są pieniądze. To jest na razie rekomendacja. To jest rekomendacja i to też są pieniądze. To też wydawałoby się, że to tylko lot nad krajem, ale to też jest ekonomia w tym wszystkim. Proszę powiedzieć, czy te loty do Unii Europejskiej, białoruskich linii chociażby, to jest dobry ruch? Bo z drugiej strony mam wrażenie, że to jest jedyny kontakt z Europą i możliwość ucieczki dla tych, którzy stamtąd chcą wyjechać.
Tak jest problem z każdymi sankcjami, że one są obosieczne. Uderzając, bardzo ciężko jest wymyślić coś, co uderzy w reżim, nie uderzając w społeczeństwo i w obywateli. Zresztą to też była argumentacja przeciwko jakimś daleko idącym sankcjom, że symbolicznie reżim się zawsze wyżywi, a ludzie będą mieli ciężko, ale naprawdę nie sposób stosować jakichś efektywnych środków ograniczających żywotność reżimu, jeżeli się równocześnie nie uderzy w ludzi. I teraz ludzie z Białorusi, to trzeba przyznać jednak, jeżeli zechcą stamtąd wyjechać, nie muszą tego robić samolotami i do tej pory też nie zawsze robili samolotami. Mogą też zawsze uciekać, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, przez Rosję, bo te połączenia oczywiście z Rosją dalej są. Ale oczywiście izolacja Białorusi i tym samym niestety Białorusinów postępuje. Postępuje. Zastanawiam się, bo skoro nazwała pani te sankcje, czy też propozycje tych sankcji symbolicznymi wręcz, czy to nie pokaże Łukaszence, że on może więcej? Bo ja się zastanawiam, czy on jako dyktator, decydując się na ten ruch, który miał miejsce kilka dni temu, miał świadomość tego, że taki będzie odzew na świecie, czy zakładał, że to się w ogóle wydarzy i nikt tego nie zauważy? Ja bym nie nazwała tych sankcji symbolicznymi, bo jednak te zakazy lotów mają jakieś znaczenie. Zobaczymy też, jak pójdą te sankcje ekonomiczne. Natomiast Łukaszenka sprawia wrażenie już nie tylko dyktatora okrutnego, ale takiego coraz bardziej oderwanego od rzeczywistości. Jeszcze jakiś czas temu on się naprawdę liczył z opinią publiczną, w jakimś stopniu europejską, próbował balansować między Rosją a Unią. Zachowywał pozory, tak? Tak, w nadziei pozyskiwania jakichś środków finansowych, utrzymywania współpracy ekonomicznej. Natomiast ten akt terroru to nie jest z punktu widzenia politycznego nic mu nie daje, bo Nechta dalej będzie funkcjonować. Te opozycyjne białoruskie środki przekazu czy media społecznościowe, one dalej będą funkcjonować. Natomiast wizerunek białoruski został już totalnie zdruzgotany. Każdy biznesmen się milion razy zastanowi, nim tam pojedzie, nim tam przyleci, nim tam zainwestuje. To nie są przecież tylko kontakty społeczeństwa białoruskiego z Zachodem, ale to jest tak, że to są jakiekolwiek kontakty ekonomiczne. Kto teraz poleci w ogóle na Białoruś? W związku z tym ta izolacja się dramatycznie pogłębi i ekonomiczne możliwości gospodarki białoruskiej ograniczają się dramatycznie właściwie do Rosji. Co to politycznie oznacza, no to jest oczywiste. Tak, to wszyscy wiemy. Zastanawiam się, czy Unia ma dużo czasu? Jaki głos Polski powinien być w ramach tego unijnego głosu? Czy my tutaj powinniśmy gdzieś wskazywać drogę? To jednak był polski samolot, to jednak nasz sąsiad Białoruś. Polska powinna tu mieć szczególny głos. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy największym krajem regionu, więc jeżeli ktoś ma współtworzyć tę politykę wschodnią unijną, no to kto jak nie Polska? Jesteśmy na to gotowi? I słusznie, tak jak pani powiedziała, to jest w pewnym sensie, choć tu nie chodziło o uderzenie w Polsce, ale w Polskę, to de facto jest to szczególne uderzenie w Polskę, bo to jest nasz samolot, to jest człowiek, który ubiegał się o azyl w Polsce. I oczywiście reakcja Polski powinna być tu szczególna, ale prawda jest taka, że my możemy tyle, ile wywalczymy w ramach wspólnej unijnej polityki. I polski rząd z jednej strony postępuje prawidłowo, bardzo mocno naciskając na to, żeby były sankcje, ale z drugiej strony wiemy, że w bardzo wielu innych wymiarach nasza pozycja w Unii jest bardzo osłabiona. I teraz mając problemy z Czechami dotyczące kopalni, mając problemy z Brukselą dotyczące praworządności. Trudniej jesteśmy w dyskusji. Nam jest dużo trudniej prowadzić efektywną politykę wschodnią, także wobec Białorusi, ale kierunek, domaganie się sankcji jest słuszny. Dwa dni temu pojawił się film z udziałem Ramona Protasiuka, nagrany oczywiście przez służby białoruskie, pokazujący, że on jest w bardzo dobrych, Protasiewicza, przepraszam, w bardzo dobrych rękach. Jak pani skomentuje ten film? No to jest jednoznaczne. To jest niewyobrażalne, żeby on
takie oświadczenie wygłosił po prostu z własnej woli, bo tak mu jest dobrze. Po tym, jak wiadomo, że w samolocie mówił, że żeby nie lądować, bo czeka go tu kara śmierci. I zresztą bardzo zasadnie. Także on bardzo dobrze wiedział, co go tam czeka. I wiemy, jak reżim białoruski traktuje więźniów, więc oczywiście został zmuszony, prawdopodobnie torturami, zastraszony i zmuszony do takiego oświadczenia. No to jest bardzo smutne. Pojawił się też w mediach komunikat, komentarz jego ojca. Mówi, że to widać, że syn jest pod wpływem dużych emocji, że najprawdopodobniej ma złamany nos, że jest pobity, że nigdy nie powiedziałby tego, co tutaj jest powiedziane. I pojawił się też apel rodziców o to, aby świat pomógł, bo go zabiją. Co świat może zrobić? I to jest to, o czym mówiłyśmy na początku. Mamy ogromną Unię i malutką Białoruś i jest poczucie bezradności, bo oczywiście można tę Białoruś dalej izolować, ale póki za nią i wraz z nią jest Rosja, to ta izolacja ma ograniczoną efektywność. I można nawoływać i wzywać do zwolnienia więźniów politycznych, przecież to nie jest jedyny więzień polityczny. No w zeszłym tygodniu zmarł. Cierpiących, tak. Dokładnie, ludzi zabijanych, nie tylko tak. Cierpiących, jest naprawdę więcej i więcej. Chociażby cały zarząd Związku Polaków na Białorusi, także nasza polska sprawa, którzy są aresztowani. I cóż, możemy wzywać i to jest pokaz naszej bezsilności, bo wiele więcej zrobić nie można. Oczywiście możliwe by były teoretycznie, to co powiedziałam, bardzo radykalne ekonomiczne sankcje. To mogłoby rzeczywiście wywołać jakiś efekt na Białorusi, ale po pierwsze koszty byłyby ogromne, po drugie musiałaby być zgoda całej Unii, a dzisiaj takiej zgody nie ma, żeby coś takiego się zdarzyło. Czy to jest początek końca tej dyktatury? Czy ona już jest w tej chwili tak silna i tak bezlitosna, bo Łukaszenka czuje, że jego czas się kończy? Dyktatura jest bezlitosna, dlatego że Łukaszenka nabiera mocy, że większość społeczeństwa jest przeciwko niemu i to społeczeństwo uważane przez wszystkich za nieskończenie cierpliwe wyszło na ulicę i przez wiele miesięcy w bardzo zdeterminowany i solidarny sposób pokazywało swoje niezadowolenie i próbowało wymusić odejście dyktatora. Ale w obliczu bezwzględnej siły no, okazuje się, że ludzie nie są w stanie z jednej strony bezwzględnej siły, z drugiej strony poparcia rosyjskiego, bo o tym trzeba zawsze pamiętać, nie są w stanie wobec tak brutalnej siły dyktatora obalić. Ale Łukaszenka jest coraz słabszy w tym sensie, że jeszcze naprawdę zupełnie niedawno on się utrzymywał u władzy, bo miał poparcie, bo ludzie go akceptowali. A teraz jest absolutnie jasne, że utrzymuje się u władzy tylko dlatego, że wspiera go sąsiedni reżim. Tak. I że stosuje brutalną siłę wobec społeczeństwa. To już nie będzie to samo społeczeństwo, tu już nigdy nie będzie odzyskana pozycja ojca narodu. To zawsze już będzie znienawidzony dyktator i to jest początek końca, ale nie wiadomo, ile koniec będzie trwał i nie wiadomo, do czego doprowadzi, bo obalenie Łukaszenki wcale nie znaczy, że tam przyjdzie demokracja i demokratycznie wybrane przywództwo. W interesie Rosji jest zmiana, Rosja do tego dąży, ale zmiana kontrolowana na kogoś, kto będzie nieco bardziej akceptowalny także dla Zachodu, bo utrzymywanie Białorusi wyłącznie przez Rosję też się Rosjanom nie opłaca. Tak więc ktoś nieco bardziej kontrolowany przez Rosję i akceptowany przez Europę. Tak jest. Kontrolowany przez Rosję. I co tu dużo mówić? Ja sobie wyobrażam, żeby gdyby ktoś taki się pojawił i byłby choć nieco bardziej łagodniejszy i wypuściłby chociaż kilku tych więźniów politycznych, to Zachód uzna to za postęp. Za postęp. Dziękuję bardzo serdecznie. Temat Białorusi na pewno będzie wracał nie tylko tu, ale we wszystkich mediach, bo temat jest gorącym tematem i myślę, że Białorusini będą nam pokazywali jeszcze, że walczą. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia wam życzymy i do zobaczenia. Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi. Pa, pa.